Rozdział 11. O tym, że pierwotnie ten język był w użyciu ludzi, który później od Hebera, hebrajskim nazywany jest i w rodzie tegoż Hebera pozostał, gdy powstała różnorodność języków. Z tego, że przed budową wieży Babel jeden był język wszystkich ludzi, nie wynika bynajmniej, żeby nie było wtedy ludzi złych, bo i przed potopem jeden był język, a jednak wszyscy, oprócz rodziny sprawiedliwego Noego, zasłużyli na zagładę w potopie. Tak samo, gdy za bezbożną pychę narody różnorodnością języków skarane zostały i podzielone, a miasto bezbożników otrzymało nazwę Pomieszanie, czyli Babilon. Jeden ród Hebera nie został tą karą dotknięty i w tym rodzie miał pozostać dawny język wszystkich ludzi. Dlatego, jak to wyżej wspomniałem, gdy pismo zaczyna wyliczać synów Semowych, z których każdy dał początek osobnemu narodowi, pierwszy jest wymieniony Heber. Choć jest praprawnukiem Sema, czyli piąty w szyku pokoleń, ponieważ po podziale narodów wedle różnych języków w rodzie Hebera pozostał ten język, który nie bez słusznej przyczyny uważamy za dawny wspólny język rodzaju ludzkiego. Dlatego ten język nazwano później hebrajskim, bo już wtedy dla odróżnienia od innych języków trzeba było nadać mu własną nazwę, podobnie jak i innym językom. Kiedy zaś jeden tylko istniał język, nie nazywał się inaczej, jak tylko język ludzki, czyli mowa ludzka, bo tylko nim jednym mówił cały rodzaj ludzki. Mógłby ktoś powiedzieć, jeżeli we dni Falecha, syna Heberowego, podzielona jest ziemia na języki, to znaczy podzieleni są ludzie, co na ziemi wtedy byli, to raczej od jego imienia powinien wziąć nazwę języków, który był przedtem wspólny dla wszystkich. Ależ, odpowiadamy, sam Heber dlatego dał synowi swojemu imię Falech, co znaczy podział, że ten syn mu akurat na świat przyszedł, gdy się to stało, o czym pismo mówi. We dni jego podzielona jest ziemia. Gdyby Heber już nie żył wtedy, gdy powstała wielość języków, to nie od jego imienia poszłaby nazwa języka, który miał zostać w jego rodzie. Ale oto dlaczego utrzymywać należy, że ten język był owym pierwotnym językiem powszechnym. Owo rozmnożenie i zmiana języków były skutkiem kary, a zaiste kary tej nie mógł ponosić naród Boży. Nie na próżno jest to ten język, którego używał Abraham i nie mógł go przekazać wszystkim potomkom swoim, lecz tym tylko, co przez Jakuba rozmnożeni, rozrósłszy się potem wydatnie, a dostojnie w naród Boży, przechować mogli wśród siebie zakon pański i nasienie, z którego się Chrystus narodził. Ale już i Heber nie przelał języka tego na wszystkich potomków swoich, lecz na tych tylko, co do Abrahama prowadzą. Chociaż przeto nie mamy w Piśmie Świętym wyraźnej wiadomości o tym, że i wtedy, gdy bezbożnicy Babilon zakładali, istniał jakiś ród czcicieli prawdziwego Boga, to brak tej wyraźnej wiadomości nie ku temu zmierza, by zawód sprawić wysiłkom badacza, lecz by się badacz w poszukiwaniach ćwiczył. Gdy więc wiemy z Pisma Świętego, że był pierwotnie język jeden wszystkich ludzi, gdy wiemy, że przed wszystkimi synami Semowymi Heberowi pierwsze dano miejsce, choć jest dopiero w piątym pokoleniu potomkiem Semowym, wreszcie gdy wiemy, że język ów, którego powaga patriarchów i proroków zachowała nie tylko w mowach swych wieszczych, lecz też i w księgach świętych, zowie się językiem hebrajskim, to zaprawdę na pytanie, gdzie po pomieszaniu języków pozostać mógł ów pierwotny język ogólnoludzki, który niewątpliwie tam się ostać mógł, dokąd nie sięgała kara pomieszania języków. Jedyna jest odpowiedź, że tylko w tym narodzie, od którego nazwę swą otrzymał. I to też niemałym jest dowodem sprawiedliwości tego narodu,
gdzie inne narody poniosły karę zmiany języków, ten wolny był od owej chłosty Bożej. Jeszcze nas to mierzić może, jakim sposobem od Hebera i syna jego Falecha powstały osobne narody, skoro obadwaj jednym językiem mówili. To pewne, że jeden jest naród hebrajski, od Hebera idący aż do Abrahama i dalej od tegoż, dopóki nie stał się wielkim narodem izraelskim. Jakże się to więc stało, że wszyscy synowie trzech synów Noego dali początek osobnym narodom, a Heber i Falech nie zdziałali tego? Otóż jest bardzo prawdopodobne, że też i ów olbrzym Nebrod wytworzył swój naród osobny, ale że szczególnie wyróżniał się i swą potęgą i wzrostem nadzwyczajnym, więc jako osobistość wybitną nie wlicza się go do innych, co wytworzyli narody, aby w ten sposób pozostała liczba narodów i języków 72. Falech znów nie dlatego jest wymieniony, że oddzielnie wytworzył naród, bo jego narodem i językiem pozostał hebrajski, lecz że żył w chwili bardzo ważnej, kiedy to we dni jego ziemia podzielona jest. I to niech nas nie martwi, jakim sposobem olbrzym Nebrod mógł dożyć do czasu, gdy Babilon zbudowano i gdy się stało pomieszanie języków, a przez nie podział narodów, chociaż Heber jest potomkiem Noego w szóstym pokoleniu, a Nebrod w czwartym. Mogli jednakże żyć współcześnie w owej właśnie chwili. Zdarza się przecież, że gdzie jest mniej pokoleń, tam dłużej żyją, a gdzie więcej pokoleń, później się następcy rodzą, rychlej zaś, gdzie dużo pokoleń. Kiedy ziemia podzielona została, nie tylko żyli już różni wnukowie Noego, których pismo wymienia jako ojców narodów, ale byli już w tak podeszłym wieku, że miał z nich każdy bardzo liczną rodzinę, która się mogła słusznie narodem nazywać. Przeto w żaden sposób nie można myśleć, że w takim porządku przychodzili na świat, w jakim je Pismo Święte wylicza. Gdyby tak było, to jakimże sposobem 12 synów Jektana, również syna Heberowego, a Falechowego brata, mogło już utworzyć narody, jeśli by Jektan urodził się po Falechu, bracie swoim, bo po Falechu go Pismo Święte wymienia, kiedy w czasie, gdy się Falech narodził, ziemia podzielona jest. A więc choć Falech pierwszy jest wymieniony, ale znacznie później od brata swego Jektana urodził się, mianowicie wtedy, gdy już każdy z 12 synów Jektana miał tak liczną rodzinę, że każda osobny język przy pomieszaniu języków otrzymała. Tak samo Falech, choć młodszy, pierwszy mógł być wymieniony, jak i spośród wnuków Noego naprzód są wyliczeni synowie Jafeta, najmłodszego syna Noego, później synowie Hama, średniego, a w końcu Sema, pierwszego i najstarszego syna. Nazwy owych narodów po części pozostały tak, że i dziś okazują one, od kogo początek wzięły, jak od Asura, Asyryjczycy, od Hebera, Hebrajczycy. Po części, po upływie długiego czasu zmieniły się tak, że tylko uczeni badacze tych dziejów najdawniejszych mogą nie bez trudu wynaleźć początki niektórych, bo nie wszystkich narodów. Twierdzenie, że od Hamowego syna Mesraima pochodzą Egipcjanie, bynajmniej nie jest poparte podobieństwem brzmienia tych nazwisk, tak samo co do Etiopczyków, którzy jakoby od innego syna Hamowego, Husa, pochodzą. Jeśli wszystkie nazwy narodów roztrząsać będziemy, dojdziemy do przekonania, że więcej ich zmienionych zostało, niż pozostało pierwotnych.